Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0. Razem z nami opiekun drużyny gości, pan Dariusz Dudek, którego poproszę o pomeczowy komentarz. No wieczór. Na pewno spodziewaliśmy się dzisiaj trudnego meczu, jeszcze trudniejszego niż poprzedni z GKS-em Katowice, bo zespół z Tychów jest to zespół, który ma w swoich szeregach ciekawych piłkarzy, bez wyników ostatnio. Ten Nowak na pewno potrzebował tych punktów, podobnie jak my. My mieliśmy trochę problemów, jeżeli chodzi o skład. Wypadł nam za kartki Szymon Sobczak i Sebastian Bonecki, więc no, trochę to skomplikowało jakby dzisiejszy mecz. Daliśmy zmienników i szczególnie dzisiaj uczulaliśmy mój zespół na te stałe fragmenty gry i po takim dostaliśmy właśnie bramkę, za co no, będę miał duże pretensje do zespołu, bo uczulaliśmy ich na to, jak zespół z Tychów może taką bramkę zdobyć. No, to jest dla nas sytuacja trudna, musimy się szybko podnieść. Następny mecz już w niedzielę na własnym stadionie, więc no, musimy łapać punkty, musimy wygrywać, musimy zrobić serię przynajmniej dwóch meczy, bo już tutaj nie pamiętamy, kiedy wygrało się dwa mecze, ale tu w tej lidze naprawdę jest ciężko. Każdy punkt, chcieliśmy dzisiaj taki punkt chociażby zdobyć, ale się nie udało to wszystko. W planie na ten mecz, analizując przede wszystkim ostatni mecz Sosnowca, bo tak naprawdę Sosnowiec w tym ostatnim meczu grał trójką u siebie na inaugurację stadionu. No wiedzieliśmy, że będzie to pojedynek, w którym tak naprawdę jedną z dwóch rzeczy kluczowych, które na pewno będą niezwykle istotne, to będzie ta druga piłka, zbiórek tych drugich piłek, bo dużo tej gry Sosnowiec właśnie grał takiej bezpośredniej, zbierając te długie piłki czy przez Karwota, czy przez Rozwandowicza, czy przez dziesiątki. Także tutaj widzieliśmy też, że Febri umie się utrzymać przy piłce i na pewno było niezwykle istotne, żebyśmy dobrze do naszej szóstki, generalnie jako zespół, właśnie przy naszym wysokim zakładanym pressingu od razu reagowali na tę sytuację. To jakby jedno. No drugie, też oczekiwaliśmy od siebie, żeby więcej kreować sytuację, jeżeli chodzi o grę ofensywną, grać troszeczkę szybciej, szczególnie bardziej energicznie na bokach. Rzeczywiście szczególnie ta, trzeba powiedzieć szczerze, prawa strona do przerwy nieźle funkcjonowała i stamtąd mieliśmy kilka dogodnych sytuacji. Tak naprawdę przy tych dogodnych mogliśmy jeszcze stworzyć zdecydowanie więcej, gdybyśmy w tej strefie lepiej tą piłkę dogrywali. Także jest nad czym jeszcze pracować. W drugiej połowie zespół Sosnowca już takie postawił, bym powiedział, zasieki. Skutecznie się bronił, choć no, mieliśmy słupek, nie chciało wpaść wcześniej i powinno. No mimo wszystko szczęśliśmy po stałym fragmencie, a tak naprawdę trudno sobie mi przypomnieć jakiekolwiek sytuacje przez cały mecz. No, musiałbym chyba mocno sięgnąć pamięcią. Zalążki może były, ale takie sytuacje w ogóle Sosnowca, także cieszy mnie dobra organizacja właśnie tej gry takiej obronnej. Ilość wygrywanych pojedynków. I to miało wpływ, także fajnie, że wygraliśmy to spotkanie. Brawa dla drużyny, bo wiemy, że ostatnio była pod, ja również, ale i oni też, chłopcy, byli pod olbrzymią krytyką, ale też udowadniają z meczu na mecz, że powoli będziemy się rozwijać, chcemy się rozwijać do przodu i tak chcemy, żeby to funkcjonowało, także cieszę się ze zwycięstwa, uważam w pełni zasłużonego. O tą jedną bramkę, może nie było to tak zdecydowane, ale o tą jedną bramkę byliśmy lepsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy pytania? Dzień dobry, panie trenerze. Piotr Tomalski, Polskie Radio Katowice. Odetchnął pan z ulgą po tym spotkaniu, bo już powolutku medialnie zaczęły pojawiać się informacje, że przez tą gorszą formę GKS-u może pan stracić posadę. A wie pan co, no ja rozróżniam tu fajne pytanie, bo pan na pewno śledzi media społecznościowe, tak? Świetnie. I ja myślę, że to jest takie największe zło dzisiaj w polskiej piłce. Ja dużo nieraz czytam takich mądrzejszych artykułów od mediów społecznościowych, które jakby szukają sensacji
i tak dalej, i tak dalej. My dużo rozmawiamy przede wszystkim z dyrektorem i z prezesem. Jeżeli oczywiście jestem trenerem, byłoby jakikolwiek ultimatum, no to jest życie trenera. Tak to jest, tak to funkcjonuje i nie jestem w pierwszym klubie. Natomiast to za bardzo jakby nie czytałem, a mnie te media jakby za bardzo nie obchodzą, bo one bardzo dużo złego robią tak naprawdę, dla polskiej piłki też. No i to mówię całkiem szczerze, wie pan, trzeba też patrzeć na całokształt tego, jak pracujemy, w jakiej sytuacji zaczynaliśmy w ogóle przygotowania i chcieliśmy ten zespół odmłodzić, skutecznie odmładzamy, prowadzimy w pro junior system, chcemy rozwijać naszych wychowanków, młodych chłopaków i to postaramy się robić cały czas, niezależnie od wszystkiego. Jak również uważam, że mecz już w Podbeskidzie był tym meczem, nie może nawet z ŁKS-em i z Termaliką, ale też tych meczy mogliśmy wyciągnąć większą zdobycz punktową. Z Podbeskidziem ten mecz pokazał, jak duża jest złość chociażby po meczu w szatni. Tak? Tam jeden z dziennikarzy nawet na konferencji mówił, że groziłem piłkarzom. No to niech pan się zapyta, jaką mamy atmosferę w szatni. Więc mówię o tych mediach. O tym, że dzisiaj każdy z państwa, pan jest dziennikarzem i gratuluję, bo pan pracuje dla radia, dla poważnego też radia, czy media takie ogólnopolskie, to są poważne, gdzie pracują poważni ludzie, no, ale dzisiaj dziennikarzem może być każdy. Każdy może portal założyć, każdy może mieć 1000 lajków, tak, pod tym tekstem, zwolnić trenera tego, innego, reprezentacji. Nie na tym rzecz polega. Oceniajmy to twardo i konkretnie. Wyniki nieraz są słabsze. Uważam, że gra na Podbeskidziu pokazała, że zaczynamy grać lepiej i tak chcemy się rozwijać. Chcemy właśnie być takim zespołem, który będzie starał się, tak jak mówię, na razie na tym etapie grać coraz lepiej. Ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo dzisiaj, tak jak mówię, jesteśmy po meczu, który wygraliśmy. Także nie było żadnego ultimatum, a co do medialnych, to tak jak panu mówię, no można dużo pisać. Można też dużo pisać chyba o grze ofensywnej dzisiaj GKS-u, bo ona wyglądała całkiem solidnie. Nie ma pan takiego lekkiego rozczarowania, że nie wpadła jeszcze jedna bramka, bo był i słupek, i sytuacja praktycznie metr od bramki, gdzie pana zawodnik nie trafił w piłkę? Cieszę się, że pan tak to twierdza i tak to pan widzi, bo mówię, nie każdy to będzie widział oczywiście, ale staramy się właśnie te akcje budować w sposób taki zorganizowany, w oparciu o schematy, w oparciu na to, co pracujemy z tym zespołem przez ten czas, kiedy tu jestem, a tak naprawdę z tym już zespołem konkretnie pracujemy od bodajże 2,5 miesiąca, bo wrócali zawodnicy po kontuzjach tak naprawdę, czy Kuba Tecław doszedł, czy Kacper Skibicki, więc ciągle jest to takie stanowisko budowy. Tak, oczywiście, odpowiem panu, szkoda, bo uważam, że mogliśmy w pierwszej połowie nie tyle zamknąć, co otworzyć na pewno wynik spotkania, a wtedy być może zmusilibyśmy przeciwnika do gry bardziej otwartej takiej i byłoby łatwiej o jeszcze więcej sytuacji. Natomiast ja mówię, to są zawsze, pamiętajmy, kwestie podejmowania decyzji, dokładności gry. Nad tym trzeba pracować i nie ma co tutaj. Strzał w słupek to nie jest bramka, więc na tym trzeba się skupić, żeby po prostu pracować, żeby następnym razem trafić w ten prostokąt i żeby siatka po prostu zaczepotała i tyle. To są też umiejętności, to są decyzje. Musimy podejmować lepsze i tyle. Sponsor GKS Tychy.